Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Tak, panowanie gigantów, tutaj niby nam nastała zima. Taki śnieg zaczął padać. No, mięsko, tak, mięsko, już widzę, będzie mięsko. I tak, będziemy walczyć tutaj o przetrwanie. Jak powiedzieliście sami, za bardzo do zimy się nie przygotowałam. No, wiem, ale po prostu liczę, że mi się uda. Liczę, że mi się uda, że będzie dobrze. Masz, ja ciebie lubię, ja ciebie doceniam. O właśnie, żygaj czymś się. Nasionko, dobrze, ujdzie. Nasionko? Mam mięsko. No. Które zjadł mi kociszep, tylko nie wiem, czy go teraz zabić, czy nie. A wcześniej, słuchajcie, nie było czegoś takiego, że było nasiono konkretnej rzeczy, tylko po prostu nasiono i randomowo wyrastało, nie? Czego on chodzi, wszystko smyra? To masz jakąś chwili macania, czy coś? Dobra, mniejsza. W każdym razie musimy na coś sobie zapolować. To sobie już zjedzmy. Żygniesz czym? No, tylko czymś sensownym, ja tak poproszę. Tak, nasza siekiera... Tak, lód. Ciekawe, jak ty go tam wsadziłeś sobie. Nasza siekiera ma klaustrofobię. No nie udało ci się, ja się nie wściekaj. Ej, a może jajeczko dla mnie? Chodź, pingwin. Chodź, pingwin, idziesz na śmierć. Tak, tam daleko. Daleko. Kot, czego ty śpisz? O, mamy nowe pingwiny. Ale ja tego chcę ubić. No super, jeszcze koci, szop się... Dobra, się przekopretnął, czyli jednak jedzenie mamy. Ale dobra, pomijając ten fakt, ja chcę pingwina ubić. Dobra, wziąłem sobie nowego pingwina. Zaraz ciemno, ale to nic. Daleko go można ubijać. Reszta może się nie czepi. A jak się czepi, to z mojej własnej głupoty. Dobra, powiedzmy, że tu ja ciebie już ubić mogę. Dziękuję. Ohoho, mamy jedzonkę, przynajmniej na dwa dni będzie. O, jeszcze nie toperek. Spadaj. Myślałam, że mi wyrzucisz coś bardziej sensownego do jedzenia, ale okej. Nie Chestera, pierdoło. O, właśnie, chciałam skrzydełko. Dobra, chodź Chester od tej zakichanej tej. Tutaj chodź, sobie napalimy. Sobie ugotujemy. No. Od razu człowiek szczęśliwszy jak najedzony. I zrobimy tak. To sobie zjedz. Idź spać. Dzień dobry, ładna jestem. Już się najadłam. Wy też się najedliśmy. O, jeszcze jedno mięsko mamy w ogóle. Dlaczego ja go wcześniej nie zauważyłam? Już wiem, że ci zimno. Zaraz ci będzie cieplej. Masz jeszcze to. Czy zaraz dziadostwo się do mnie zleci? Tak ja bym te... wściekłe psy słyszała. To dobra, to ja poproszę najpierw Linę i Dzidę. Nam się Dzida kończy, nawet się w to wyposażymy, bo znając życie i szczęście, to wiecie, co z tego będzie. Myślę, że ja sobie już się uzbroję. O, w porę. No spokój, pieski. Jeden z drugim zdech. Już. Co to by było? Tylko tyle, mam rozumieć. No, mamy kolejne. Dziamdziama przynajmniej. Dobra, trzeba byłoby sobie kocisza poskołować nowego. Gdzie jaka zaraza? Tutaj są dwie zarazy. No, to przejdziemy przez wioskę świńską przy okazji. Może coś uciupiemy sobie? Jak my... Aha, drewno mamy, no to git majonez. O, jeszcze jeden coś ty się obudził nagle niewydarzony. Chodź tu. Nie możecie mnie parami, to znaczy parami mnie atakowaliście, ale nie możecie mnie raz a konkretnie zaatakować? Przyleci taki niewydarzony i myśli, że jeszcze czas na niego marnować będę, no. Cześć, świnki. Która pierwsza na obiad? Tam daleko są. Musimy znaleźć taką świnkę, żeby inne się na nas nie rzuciły. Siema, królu. O, jest kret. O, jest kociszop. Chodź tu.
O, a ja to chcę, ja to chcę. No. Weź, czy ty musisz wszystko macać? Wy jesteście teraz zboczone jakieś. Gdzie ten kret? Dlaczego mi nie mogło... O. Nie zdążyłam. I jak zwykle w Chestera, nie? Ja chcę kreta, mówię. Zostaw tego Chestera, no. Nie lej go, jeden z drugim. Uspokoić się. Weź to. To miałeś wydigać. Chester, chodź, bo się kocisz, ob ciebie nie lubi. Dobra, idziemy do domu w ogóle, bo zimne, głodne. Jedzenie jakieś jest. Ewentualnie sobie, o, świnkę zaraz ubijemy. To są świnki takie jakieś niewydarzone, to znaczy niewydarzone. Łażą tam, gdzie nie trzeba. O, o, będzie za to kubka. Będzie ciepło. Chodźcie sobie, napalimy właśnie, bo zimno. No czegoś ty to wyrzucasz? Ty masz tu napalić. O, tak. I weź jeszcze te piórka od razu wywal, bo one są też takie średnio zdatne. Dobra, podgrzałeś się troszkę, podgrzałeś. Gdzie te pingwiny? One tu niżej są. Chodź tu, jaki do obozu, gad. Jajko dla mnie? O, mamy jajko. Będzie pingwin z jajkiem na obiad. Znaczy na kolację już tak bardziej. No gdzie? Już go nie trykaj. Zostaw Chestera. Dobra, mam dwa jajka i mięsko. No to teraz wiecie, jak Madzia zimę obecnie na DLC przeżywa. Zaraz, to mamy ukukane. Gdzie jajki? Dobranoc. Jak zwykle głodny poranek. I jajeczka. I co bym... Czym bym Madzia napaliła? Drewnem Madzia napali. 25 dzień. Jeszcze powiedzieliście, że jestem bardzo, bardzo nieuzbrojona na jenota. Wiem, wiem, ale ja po prostu nie ucieknę. Tak, bo ostatnio, po ostatniej śmierci przez jenota powiedzieliście, że było ucieknąć, gdzieś tam się przekimać parę dni pod jakim krzakiem i jenot by po prostu się zdematerializował, żeby zniknął, nie? Zdespełnował, tak po ludzku, powiedzmy. Co, w brzuszku ci burczy? Zaraz coś się znajdzie. Zaraz, bo ja się muszę zagrzać. Dobra, już się zagrzaliśmy, to idziemy tam. Tam gdzieś ten kociszop nasz jest, to może się znajdzie. I co jeszcze chciałam? No, pingwina to sobie później ubiję. Świnkę ja konkretnie rzecz biorąc chciałam, no ale to jakieś to... Czym wy się biliście tu? A, z nietoperkiem. No, o, kubki, co przejmę, będzie czym. A u ciebie tak tu? Oj, za blisko, to było za blisko. Gdzie moja zbroja? No załóż tą zbroję! No nie leć tam bliżej, zwłaszcza, że Chester wtedy obrywa. No, zostaw Chestera. No, jest dobrze i mamy jedzenie. Dobra, reszty świnek na razie zostawmy. Gdzieś, zaraz, chwila. Gdzieś tu mi przed oczami kociuszop przeleciał. Zawsze coś przed oczami przeleci, a potem nie wiem, co to było. O, jest zdechlak. Nie spać, tylko masz. To jest kijek w prezencie. Masz się takie hojne prezenty, daje drwienka. No co się patrzysz, ty? Jeszcze jednego chcesz? Masz. Już, pomacałeś sobie, lepiej ci? Spadaj. Już cię nie lubię. Zresztą jedzenie mam. No ty i tak ostatnio nie chcesz wyrzucać nic fajnego. Dobra, chodź ty, siekierko moja. O! Ty tutaj taka troszkę nieszczęśliwa, prawda? Poniekąd. Nasz troszkę pościnamy ci. O. Wracaj tu do mnie. Jak tam pingwiny? Myślałam, żeście zdechły. Dobra. Oj, zimno. Zapomniałam, że trzeba się ogrzać. Już tu. Tu jest. Tu jest miejscówka do grzania. O. Dawaj. Dajesz, Sasza, dajesz. A jest co, pingwina i tak trzeba byłoby chyba uciupać. No, tak najedzone to my już dawno nie byli, co? Dobra, weź.
No jak zwykle w Chesterach, ja chciałam ptaka zaatakować, ale w sumie dobrze, bo chodziło mi głównie, żeby to włócznie zniszczyć, nie? Już się rozgrzałeś, to fajnie, to idziemy teraz po pingwina. Chodź, pingwiniaki. A jajko dla mnie? No to nie, to pingwin do obozu. Na górę. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Na górę, na górę, na górę. Albo do ognia od razu. Zostaw tego Chestera. No co to, za moje jajko? Co to ja? Wegetarianka pospolita, czy co? Też będziecie atakować, nie będziecie, no. Już wysiupać się, jeden. No i widzicie, termowe żywienie mamy. Sio, a kesz, na górę. O, kocisz obzawieszony tam jest. No i takie żywienie to ja przynajmniej rozumiem. Jakieś mięsko będziemy mieć. I sobie jeszcze, o, ukukamy i możemy iść spać. A, się popsuło, bo... Przykre. Będziemy musieli sobie teraz radzić bez. Bo chyba nie mamy tyle pajęczyn. Mamy trzy. Trzy to sobie możemy, nie? Zjedz jeszcze jajki. A tu więcej pingwinów się ubije na kolację i tam się przeżyje. Tam problem. A co to było? A, chyba ptaszysko. Gdzieś tu kocisz był. O, jest. A jak ci dam takiego kłapa? Aha, to kłata ty nie chcesz. To się wypchaj. Ja z tobą nie rozmawiam. Ja sobie się pogrzeję chwilę przy ogniu. Albo pójdziemy może jakąś świnkę byśmy ubili, co? Ha. A dobra, idziemy na świnkę. Jezu, jak wolno chodzi. A mamy kubkę za to. Też dobra sprawa. Jezu, weź to na razie zdejmij, bo mnie nerwica weźmie, jak będziesz tak wolno chodził. No, jakąś świnkę poproszę. Tam są dwie. O, tam. Żeby te nie zbiegły. Teraz może ją troszkę przegonimy. No, no, no. Uciekaj, uciekaj. Nie w tą mańkę, ty durna świnio. Sio. Przyjaciele od dzieciństwa. Dobra, pójdę niżej. Może tam się coś znajdzie. Jakaś świnka samotna. Halo. Są straszne kwiatki. Dużo strasznych kwiatków. Grzybki. A, to będzie zaraz pełnia. Będzie pełnia, fajnie. Weź to sobie pościnaj. Co prawda to chyba jest zły grzybek. Ale żeby bobrozacja na mnie skoczyła. Bo ja nie chcę teraz się bobrozować. Tak, super. Wracamy do domu. To zawsze ogarnięta w porę. Dobrze, że niedaleko. A jak ja bym w zimie wlazła do jaskiń, to byłoby mi zimno? No takie pytanie bonusowe. Mam jeszcze coś, co mogę sobie spalić? Prochu nie chcę. Węgiel drzewny, on miał być na te. Tylko na mieniu się skończyło. No, te 10 sanity głodu nic nie dajesz, to tam masz tu. Weź to jeszcze otwórz, to proszę. Mamy jedno jajko. Chyba pójdziemy bić pingwina. Pójdziemy bić pingwiny, zjedz sobie. Dobrze, że mamy długi wieczór. Cześć, pingwinki! Hello. Co, już mam rozumieć, że przestaliście z tym? Zaraz, ty... Dzisiaj jest pełnia, mam rozumieć? Zostaw tego Chestera. Że te grzyby wyrosły? To może tego, glumera byśmy sobie wzięli. No to nie. No chodź, który. Bo pójdę do drugiego stada. Tak, bujać się tam, bujać. O. Dobra, będzie z ciebie. Zostaw Chestera, tu nie toperek. Nawet więcej nie toperków niż byś chciał. Zostaw tego Chestera. Ten Chester to chyba niezniszczalny, co?
Jeszcze ten błąd popełniam, że ja zawsze przez Ctrl F biję. A, jeszcze dajcie jakiego barbarzyńca małego. Sio, tam na górę. Na górę, bo mi zimno, ja muszę do ognia. I daj mięsa. Oczywiście. I Chester dostał. Dobrze, nie ma mięsa, to będziemy palić. No przecież mamy kubki. No, dobra. To jajka. No, nagrzałeś się trochę, to ja za po kolejnego pingwina. Znaczy nie po pingwina, ja bym chciała, żebyś tego grzyba ściął, bo coś mówiliście o niebieskich grzybach, że one są fajne. Sprawda, nie wiem, do czego one mają być fajne, no ale okej. Się nada się. Gdzie włócznia moja? Przewspaniała. Pingwin, na górę. Dobrze, że już raz Krampus przynajmniej u nas był, to nam się licznik ich grzeczności powiększył. No nie trykaj go aż tak daleko. Tak, oczywiście do Chestera, nie do pingwina, do Chestera. No bo przecież Chester fajniejszy do lania, prawda? Znowu tylko jajko. Co wy, jakieś trefne, bezmięsne pingwiny. Tak, jest pełnia, możemy sobie pójść po tego. Po Glomera. Tylko trzeba będzie pójść jeszcze uważać, słuchajcie, na świnie, bo one się wściekły. O, jest już Glomer, jakiś licniuchny. Siema, bzyk bzyk. Ziazia. Ile tu tych pingwinów? Trzy. Czy trójce damy radę? Mniejsza, sobie przesunę jakiegoś, nie? A, podsuń się. A idźcie się chyćkać, wy. Zabiję was na miejscu. Właśnie nie chcę Glomera zbić. Znając życie i mnie, to zaraz by dostał Glomer. Aha, dobra, tutaj jest. Ziazia. Ślicznie to ziazia mówisz. Tak, już idę się grzać, wiem, wiem. No. Kukać tu mięso. Dojeść się. Sanity 15, ale jak cię ugotuję? O, sanity plus 10. To bardziej mi się opyla. Dobra, zaraz pójdziemy sobie, słuchajcie. Pójdziemy sobie te grzyby niebieskie nazbierać, bo są fajne. Mieliście rację. No, jak to wy zawsze macie rację. Ty się najedz, o. Dogrzej się. Siekiera, włapaj na grzyby. Nie, nie tęskniłam, ale... Jak jesteś, się napatoczyłaś, to chodź. Czego tylko jeden grzybek? Dostanę więcej grzybków? A, dostanę. Dobra, do domu. I ty ziezie. Powinniśmy się w bobra przemienić, ale z tytułu zimy to ja sobie na razie odpuszczę. I tak tutaj ciężki survival jest. Weź tu dołóż kubki. No czekaj, ja chcę stanąć. O, tak. Wiem, przynajmniej sanity rośnie. Ciepełko rośnie, sanity rośnie. Koło czego mam stanąć, żeby mi jedzenie zaczęło rosnąć? Ile w ogóle jest? 150, nie? 150. A, jeszcze póki jest ogień, ugotujmy sobie. Się przyda na później się. 27 dzień. Do którego zima będzie trwała? Do 35? Właśnie tutaj nie pamiętam. Jaki ty glomerek ładny jesteś. Pan Ziazia. Dobra, jest mi ciepło, idziemy polować. Siema pingwiny, może jajko dla mnie, co? Żaden jajka nie da, to nie. Dobrze, że was tu jeszcze jest dużo. No. Tak, oczywiście. Weź go, nie trycaj tu. Znowu tylko jajko, bo... Wy za blisko mnie w ogóle latacie. Gdybyście tak blisko nie latali, to tak często byście nie obrywali. Wiesz co, kocishopie, skoro się zawiesiłeś, to ja ci pomogę. Co, jak... No super, oczywiście jeszcze sama sobie Glomera zabijam. Czy ten Glomer może przeżyć dłużej niż chociaż jeden dzień? Właśnie. A ty nie! Ty pierdołowaty smoku! Won!
Co żeś mi zabrał? Skrzynkę jedną. Przyjdź tu dziadu jeden, to ci popamiętasz ty. Dobrze, że trefną skrzynkę zabrałeś. Idź ty stąd. Masz po dupie, gdzie tymi nogami we mnie? No. No, i widzisz, opłacała się? No, i z powrotem mam wszystko, co chciałam. Dobra. Po pierwsze się ogrzejmy, po drugie strawę sobie zróbmy. Po trzecie oczywiście znowu glomera nie mamy. Gdybym miała glomera na 5 minut dłużej, to bym się zdziwiła. Dobra, wypad, ty zostań. A idź ty, lodzie, bo mi przeszkadzasz. Dobra, jeść trzeba sobie dalej gotować. A, gotuję. Cóż, teraz nie ma większego sensu jeść tego mięska, chociażby z tytułu, że nie mamy gdzie się przespać, żeby nam sanity wzrosło. Tak? No i health minus 3. To nam też minus 3. To znaczy, to nam sanity wzrośnie, ale zdrowie co nam odnowi? Dobra, to sobie zjedz. Mięsko i grzyba. Trzeba jeść jeszcze ubić jakiego pingwina. Oczywiście znowu zapomniałam patrzeć na licznik niegrzeczności. No jak gdybym patrzyła na licznik niegrzeczności, to bym się zdziwiła, nie? Tu są pająki. Jak się tepnę, to ja się odtepię tu. A, tu by mogły być jagody w sumie. Ha. Rano pójdziemy. Wytrzymamy do rana. Jeszcze sanity w sumie jest na drzewka sobie moglibyśmy parać. W ogóle właśnie, weźmy się, pozbądźmy tej, bo mi ona przeszkadza w ekwipunku. Mam już jedną, no, dziękuję. Mam jedną siekierkę już zacną, dobrą. No, i teraz musimy sobie poczekać. Patrzcie, to już drugi krampus w tej serii. W podstawce tyle krampusów nie było, jakoś bardziej na to uważałam. Ale w sumie co on może zrobić? I tak go szybko się uciupie. Taka pierdoła łażąca. Dobra, chciałam sobie zrobić linę, ale nie mam tego na linę. O, tu są jeszcze grzybki. Pójdziemy sobie zaraz wieczorem, pozbieramy o te. Tutaj już zebraliśmy. Gdzie jest trawka? Tu jest trawka. A tam mogą niedoperki latać sobie w sumie. Tak na dobrą sprawę. Tej zbroi też trzeba byłoby się pozbyć. O, to jutro sobie napalimy w piecuniu. O, powiedziała Madzia i nietoperek przyleciał. Czego nie? Wyrzuciłeś coś? Jakiś ząb? Skąd on się wziął, ten ząb? Mięsko potwora. Na te pająki by wartało pójść, żeby mieć ten namiot. Namiot jednak fajna sprawa. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra, weź tego kła tutaj gdzieś zostaw. A, i powiedzieliście mi, żeby zrobić ten śmieszny dzwonek, co chciałam, to muszę wziąć tego. Muszę tą statuę rozbić. No w sumie nie wiem, czy ten dzwonek na giganty jest mi aż tak do szczęścia potrzebny. Może jest dopiero wieczór. Chodźcie na jakiego pingwina. Krampus nam już nie straszny. Siema, pingwiny. A dlaczego wam lodowisko znikło? Czyżby już wiosna szła? Do kogo? Co ty tam chcesz bić? Dajcie mięsa. A, oczywiście jajo. Ubijemy jeszcze jednego? Może ujemy. Jak coś mamy pochodnie. Gdzie? Won! A poszedł ty! Poszedł ty w czortu mater. Już odczepił się, nie odczepił się. Co myślisz, że jak dziobem mnie raz, dwa zdziuchniesz, to ja zginę? No. Będzie ty widział. No, trochę się uszkodziliśmy, ale dobra, może reszta się już nie przyczepi. Dobrze, że mam sporo jedzenia. Daj światła. O, duże światło. Zjedz sobie to. No. Troszkę zdrowia sobie podleczyliśmy. Czy są grzyby na zdrowie? Może te zielone, co tam rosły? Trzeba byłoby pójść zobaczyć. Dobra, wolę jednak nie ryzykować. O. No dlaczego te pingwiny się znerwicowały? No przecież byłam kawałek od nich, no. Ja nie chciałam ich denerwować przecież. Może saving. Saving zawsze zło oznacza. A,
ale przynajmniej mamy ekstremalne przetrwanie zimy, o, jest wesoło, nie mamy liny. Ja chciałam sobie zrobić hełm. Oj, Lucy, cicho. Jedna lina, no. Tu pójdziemy zaraz. Tu wiem, że nie rośnie. Pójdziemy tu. Może się byśmy tepli, jak się tepniemy. To w sumie tam są trawy, to się tepniemy teraz. Potrzebujemy liny. Potrzebujemy liny, żeby mieć ten... nową włócznię, żeby czymś walczyć i potrzebujemy, żeby mieć nowy hełm. Byle do rana i będzie dobrze. Jak ślicznie ten śnieg wygląda, jak tak pada w nocy. Fajnie wygląda. W ogóle gdzieś ostatnio słyszałam, że ma nie być więcej tych aktualizacji już do DLC. Że teraz oni pracują tylko nad kooperacją. Nie, wydaje mi się, że kooperacja to jest fajny pomysł, tylko też kwestia, jak to będzie zorganizowane. Czy załóżmy, pojawiają się dwie osoby w jednym miejscu, czy pojawiają się jedna w randomowym miejscu na mapie, druga w randomowym i muszą siebie jakoś znaleźć, nie? To ta druga opcja byłaby naprawdę ciekawa. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Trzeba jeszcze poczekać. No. I będzie. Ale w sumie fajnie, że oni tą grę rozwijają, jak właśnie pamiętam początki tej gry, bo w sumie ja zaczęłam w nią grać, jak tylko co wyszła. To były najpierw, pamiętacie, takie małe wysepki, mosty między wysepkami, tych wysepek może z 5 i sobie przeżyj i wszystko na jedną porę roku. Potem już ten świat się bardziej rozbudował, potem już te pory roku wprowadzili, to jak już ta w ogóle pełna wersja gry wyszła, nie beta, to już w ogóle tragedia dla mnie było, żeby grać, żeby przetrwać. Teraz macie, doszło DLC, teraz dojdzie kooperacja. Ciekawe, co później będzie, czy kolejne DLC, czy jeszcze jakieś coś innego wymyślą. No, nie wiem, ale fajna sprawa. W sumie wiecie co? Ja sobie to wezmę. Tak sobie teraz pomyślałam, że jak przyjdzie jenot, to ja bym go uśpiła. A jak ja bym to ugotowała i to zjadła... No dobra, wiem, że zgon. Ale ja się wyleczę w 100%. Dobra. Dobra, żyję. Dobra, żyję, mam 29 dzień. Szybkie przeżycie. Idziemy się tepnąć. Idziemy się tepnąć, bo tam może być dobrze. Dlaczego? Aha, Chester pewnie zasnął z tego wrzasku. Gdzie mój portal? Portal. Teleport. Jest. A, jest Chester. Chester żyje. Dobrze. Chester żyje, wszyscy szczęśliwi. Zaraz, tutaj gdzieś Staszek grasował, nie? Gdzie ten Staszek? O, tu jest Staszek. Dobrze. Staszek sobie niech będzie. O, są jagody. Jest trawka. Wszyscy zadowoleni będą. Tylko... Może... Gołębia słyszę. A nie gołębia, tego Indora. Jak gra mi się przecina, zawsze się boję, że mnie szlak trafi. Siema, Indor. Skąd tu morsy? Biorę trawkę i ja spadam. Do widzenia, do widzenia. Nie, nie strzelać we mnie! Von Paschow! Jak z tak daleka możecie strzelać? Kto pozwolił? Gdzie ten teleport? Tu! Boże, spotkanie z pierwszego stopnia z kosmitami, morsami, wszystkim. Wszystko złe, niedobre, zabrać mnie stąd. Wracam do obozu, nie ma. Jezu, co za straszna gra. Jak nie wściekłe psy, to wściekłe smoki. Teraz wściekłe morsy, a na koniec będzie jeszcze pewnie wściekły jenot. Tu i pal. O, kwiatka mamy za to normalnego. Super, że się przemieniłeś, tylko ja poproszę tak, poproszę dwie liny. No, akurat będzie. Coś z tego mamy. Poproszę hełmik na łepek. I poproszę tu. To. No, Madzia szczęśliwa. W sumie, zamiast spanikować, mogłam ich uśpić. No tak, pomyślałaś, Madziu. No. Ważne, że na jedzenie jesteśmy, tylko z drugiej strony straciliśmy mega dużo życia. Nie jest jutro 30 dzień, przetrwamy to. Zobaczycie, że przetrwamy. Siema, pingwiny, dzisiaj dobre jesteście dla mnie, prawda? No prawda, to chodź jeden z drugim. Wreszcie tak nisko wytyrtole, że ty zobaczysz. Zobaczysz. Sio. Niżej! Mówię, że niżej. Tylko dajcie sensownego. Tak, jajko.
Oczywiście. A wy co? Nie drzwi te mordy. Ty też. No i ciastro oczywiście dostał. Dlaczego skrzydełka nie dostałam? Ja tak lubię skrzydełka. Dobra. W ogóle ten pigmin trefny był jakieś niestrawne jajko miał. A przydałaby nam się taka ta do strzelania. W plaki byśmy sobie strzelali. Z czego właściwie się to robi? Gdzie to jest? Gdzie to jest w fajcie? No chyba mamy jeden, ale nie mamy... Oto mamy piórka, nie mamy. Okej. Ten by się bumerang przydał. W sumie możemy zrobić. Bumerang, dawaj. Dawaj, dawaj. Cicho, Lucy. No. Będziemy żyć. Dobra, podłóż tu coś sensownego. Bardzo sensowne to było. Odłóż tam tak. To, to. Weź. Hehe. No. I tak to ja rozumiem. No piórko. Wiesz co sobie z piórkiem możesz zrobić? Ile my mam tego? Wiecie o co mi chodzi. Jeden. Coś sobie wsadź. Gdzie on jest? Au! Nie zdążyłam złapać. Ale się starałam. Nie no, ale z takim życiem to jest bieda jak czapka. Nie mamy więcej mandragor, nie? Nie mamy. Hihi. A ile dostajemy życia za mięso? Jedno! Serio? No dobra, ale pół zimy mamy za sobą. Jest już dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, przeżyjemy. O, palić czym mamy. Zwierzęta same do nas przyłaży, żeby je zabijać. A w sumie jakbym poszła z tym bumerangiem na pingwiny, to byłoby prościej, czy nie? Chociaż nie, bo jak zjadłem z dystansu raz wrzuciła, to za jednym zamachem bym go pewnie nie zabiła. Więc by przylazł i zaczął mnie bić. A jakbym zaczęła uciekać i rzucać, to on by do mnie się zbliżał i bym nie zdążyła. Tak, Madzie i filozofia, dlaczego tak szybko on się psuje? On jest genialny, no. Ja zabraniam tak szybko się psuć. A jeszcze jeden możemy sobie zmajstrować, tak na dobrą sprawę. No. Jakieś straszne odgłosy słyszę. Do pingwinów raczej teraz nie mamy po co iść, bo one to i tak jajka pewnie pokitrały pod ogonem. O, nam się ta już psuje. Nic, będzie dobrze. Zobaczmy, co ja mam w skrzynkach. Jako taki porządek sobie chcę zrobić. Oczki widzę. Schizy mnie dopadają jednym słowem. Daj to, to, to i to. Niech to pójdzie do pierwszej skrzynki. Tak. Oddaj to z glomera. Wyrzutki glomerowe będą tu. Jeszcze oddaj to, to stąd pójdzie to glomerowe. Tu. Tak, tutaj wrzuć tą pochodnię. Jeszcze jedną pochodnię mamy, boże, trzy pochodnie i... Dobra, to zostawmy. Już, gdzie te łapy przebrzydłe? Won! 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 Moje ognisko. Nie ma. Moje ognisko, pójdziesz ty. Co się aż dwie naczepiły? Sio. A kysz! Dawaj pochodnie. Sio powiedziałam. Sio! Blisko było. No kolejna się zjarała. Sio. Może nastać już ranek? Ja poproszę ranek. Sio. A muzyczka jest genialna. No, jedno zniszczone. Spróbujmy z drugim tak samo. Hihi. Nie wiedziałam, że taki dzwoneczek się robi jakby na koniec. Dobra, weź to odłóż. Przyda ci się na kiedy indziej.
No, na razie jeść nie będziemy, ale jedzenie mamy na razie pod dostatkiem, to schizmy trzeba było sobie wyleczyć. Weź sobie jednego kwiatka. I dobra, myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, na razie z tym przetrwaniem zimy jakoś sobie radzimy. Mam nadzieję, że tak samo radzić sobie będziemy w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego. Zapraszam Was na kolejny już niedługo. Trzymajcie się, no i cześć.